Jesteśmy na placu konesera i mamy prawdziwych koneserów, jeśli chodzi o jagodowe owoce i o borówki. Skąd do nas przyszliście i przede wszystkim, jak wygląda kontrola jakości? Przyjechaliśmy z województwa łódzkiego, ze wsi Ostrów. Kontrola jakości widać na załączonym obrazku, jak wygląda. Zbieramy owoce od początku lipca do końca września. Jest to zbiór ręczny, więc jakość jest jak najlepsza. Zajmujecie się borówką, borówką polską. Amerykańska, polska? Trochę można się pogubić. Na pewno polska. Na pewno polska, na pewno polska tak. Z dużym sukcesem. Okazuje się, że w Polsce naprawdę uprawia się świetną borówkę. Na jakiej skali jesteśmy i co z tym produktem jeszcze możemy zrobić? Myślę, że jesteśmy w czołówce produkcji borówki i to naprawdę czyni nas bardzo dobrymi producentami. Jeżeli chodzi o sam proces zbioru, no to oczywiście zbieramy ręcznie, pakujemy do opakowania i trafia do klienta w takiej postaci, ale oczywiście też możemy przetworzyć tą borówkę, co też jest fajnym sposobem, czyli jeżeli chodzi o soki, po drugiej stronie dżemy, konfitury. Nie wiem, czy coś jeszcze może wymyślą, ale wszystko tak naprawdę smakuje i jest pyszne, więc no, czy to obojętnie, czy to będzie w owocach, czy w słoiku, czy w butelce, jest to borówka i smakuje. Widzieliśmy, że owoce smakują, ale czy dzieci, moje dziecko na przykład, jeśli dostaje rano albo nawet po południu opakowanie borówek, je w całości, natychmiast. A ty, Hubert, czy wolisz świeże owoce, dżemy, soki? Masz jakiś faworyta, jeśli chodzi o borówkę? Wszystko. Wszystko. Co lubisz najbardziej? Borówki. I naleśniki chyba z dżemem borówkowym. Tak. Zrywać krzaków, bo tak, to jest największa frajda. I właśnie pozrywać z krzaków możemy dzisiaj na placu konesera. Są tutaj cudowne, ale absolutnie cudowne drzewa owocowe i możemy naprawdę... Ale u nas też będzie borówkobranie, więc zapraszamy. U nas na polu będzie można na plantacji pozrywać sobie kilka odmian borówki. Każdy do takiego właśnie pojemniczka. Będzie można spróbować, poopalać się, pozwiedzać, dowiedzieć wielu rzeczy o borówce, zasięgnąć informacji, spędzić miło czas, dzieci. Będziemy mieć jedzenie, picie i naprawdę dobrą zabawę. Także zapraszamy do nas, do łódzkiego, na borówki. Ja już w takim razie lecę, ale jeszcze tutaj na placu konesera będzie się działo wiele. Dzisiaj cały dzień polskie super owoce grają pierwsze skrzypce. Będą kolejne edycje. 31 lipca, 21 sierpnia zapraszamy serdecznie. Odkrywajcie wszystkie polskie cudowne owoce. Super owoce, które dają nam naprawdę świetny smak, ale jeszcze bardzo dużo zdrowia. Może kilka słów na temacie właśnie, jaki wpływ ma borówkę na nasze zdrowie. Nawadnia? Nawadnia, bo ma dużo oczywiście wody w sobie. Nawadnia, ma dużo wody w sobie. Dla kobiet w ciąży polecamy dużo kwasu foliowego, bardzo dużo witamin. Nie przetwarzamy, jemy zdrową, ponieważ no, zdrowa ma najwięcej swoich właściwości. Pomaga na pamięć dla osób starszych, to na pewno. Wzrok przede wszystkim i ogólne trawienie. Także naprawdę chyba nie ma minusów. Nie ma minusów, owoców jak najwięcej. Tego musimy się trzymać, jak najwięcej owoców. Absolutnie, od rana do wieczora. Czy mamy środek sezonu borówkowego, czy jeszcze będzie? Początek, dopiero początek. Zaczęliśmy zbierać mniej więcej półtora tygodnia temu. Sezon jest trochę przesunięty. Z reguły zaczynaliśmy pod koniec czerwca. Teraz zaczęliśmy w pierwszym tygodniu lipca, tak? Ale zbiory na pewno będą do końca września. Nacieszmy się tymi cudownymi owocami na placu konesera w sercu wielkiego miasta. Zapraszamy, jesteśmy cały dzień i jeszcze wrócimy tutaj 31 lipca i 21 sierpnia na polskie super owoce.